Redakcja naszej telewizji zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty dziennikarskie. Pierwszy cykl zajęć odbędzie się podczas akcji Ferie organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Warsztaty dziennikarskie realizowane będą w ramach zadania Sędziszowska Telewizja Kulturalna, dofinansowanego z programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finanse te pochodzą z Funduszu Promocji Kultury. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia, ponieważ dzięki wyremontowanemu pomieszczeniu właśnie z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Telewizja zyskała nową przestrzeń pod działalność studia telewizyjnego. Mamy zakupiony nowy sprzęt. Bardzo nowoczesny, który oczywiście wpłynie, myślę, na atrakcyjność zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Nowoczesne studio i sprzęt pozwalają naszej telewizji realizować ciekawe materiały i wprowadzać do programu nowe pozycje. Dzięki nowemu studiu telewizyjnemu nasza seniszawska telewizja ma szansę rozwijania się i oczywiście w jak najlepszej formie to robi. Powstał nowy cykliczny program Wielkie Biografie Małej Ojczyzny, w której redaktorzy przedstawiają biografię, naszych tutaj lokalnych, ciekawych osobistości, wartościowych osób, pasjonatów, twórców. Pierwszy cykl warsztatów odbędzie się podczas akcji Ferie, przygotowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Czego będziemy się mogli nauczyć na takich warsztatach? Na takich warsztatach będziemy mogli się nauczyć tego, jak nagrać, bardzo ciekawy film za pomocą telefonu komórkowego, nie posiadając profesjonalnych urządzeń. Jak zrobić piękne zdjęcie, nie mając zawodowego aparatu, tylko telefon komórkowy? Będziemy się uczyć, jak ustawić odpowiedni balans bieli, w jakiej temperaturze się znajdujemy, czy to jest 5500 Kelvinów, czy 1200, czy może 4000. Jaka przesłona, jaki czas, jakie ISO do danych warunków. My też całe życie się uczymy i takie warsztaty wydaje nam się, że, że są potrzebne w zasadzie dla obu stron, dlatego że my liczymy na to, że wy będziecie czynnie w tych warsztatach uczestniczyć. Czekamy na takich redaktorów. Takich dziennikarzy, takich operatorów, tak naprawdę, jakby wiek nie ma znaczenia. Warsztaty pozwolą dzieciom i młodzieży pozyskać wiedzę na temat pracy w telewizji, ale nie tylko. Wszyscy uczestnicy zajęć mogą liczyć na zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Fajne jest to, że na takich warsztatach będzie można sobie podotykać półprofesjonalnych urządzeń, bo takimi my też dysponujemy: kamery, statywy, mikrofony, oświetlenie, gimbal, kamera sportowa. I mamy nadzieję, że dzięki temu zaszczepimy w uczestnikach takich warsztatów chociaż taki mały bakcyl do tego, żeby kiedyś nakręcić sobie coś albo nawet dokumentować jakieś wakacje. Praca z kamerą i aparatem fotograficznym to nie wszystko, o czym będziemy mówić podczas warsztatów. Będzie się można dowiedzieć coś na temat przygotowania materiału, coś na temat pisania scenariusza. Coś na temat montażu samego, co to jest timeline, jak się na nim pracuje, ile schodzi przy przygotowaniu takiego materiału odnośnie koloryzacji, kilka słów. Także myślę, że będzie ciekawie. Uczestnicy zajęć poznają również kilka przydatnych trików dotyczących tego, jak dobrze wyglądać i mówić przed kamerą. Na tych warsztatach umówimy również, jak zachowywać się podczas wywiadu. Jak siedzieć, jak stać? Na jakim tle stać czy pod słońce, czy ze światłem, myślę, że będzie ciekawie. To są takie bardzo proste rzeczy, ale przydają się na coś. Warsztaty dziennikarskie na feriach zimowych odbędą się jeszcze 22 stycznia w naszej redakcji. Zapraszamy wszystkich chętnych.